myślę, że brawa są, szanowni państwo, potrzebne na początek. Poloneza czas zacząć. Podkomorzy rusza i z lekka, zarzuciwszy w loty kontusza i wąsa podkręcając, podał rękę Zosi i skłoniwszy się grzecznie w pierwszą parę prosi. To początek chyba najsłynniejszego opisu tego tańca, pochodzący z pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W Polonezie Świdnickim pierwsze pary prowadzili przedstawiciele władz Świdnicy i powiatu świdnickiego, a za nimi równym krokiem podążali tegoroczni maturzyści ze szkół powiatu świdnickiego wraz z ich dyrektorami i nauczycielami. Tradycja Poloneza Świdnickiego narodziła się 8 lat temu. Co roku głównym jego organizatorem jest Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy. Nie ukrywam, że sam pomysł wziął się z Wrocławia. Tak chyba przez przypadek, będąc we Wrocławiu, miałem okazję obserwować Poloneza tańczonego przez młodzież wrocławską na wrocławskim rynku i pomyślałem sobie, dlaczego nie w Świdnicy. I to taki był jeden powód. A drugi powód to takie uroczyste rozpoczęcie przygotowań do matury, bo tak jak się mówi, że jak wyjdzie polonez i studniówka, tak będzie później matura. No i pomyślałem sobie, dlaczego nie zrobić tego na rynku świdnickim, żeby cała młodzież powiatu świdnickiego mogła mieć taką jedną wspólną, dużą studniówkę i wspólnie razem z władzami miasta powiatu, razem z dyrektorami szkół, wychowawcami zatańczyć poloneza. Również to jest dla mieszkańców, żeby też widzieli, jaką mają młodzież, jak młodzież potrafi się bawić, jak potrafi tańczyć, bo na ogół studniówki są imprezami zamkniętymi, a ta w plenerze jest dostępna dla każdego. Każdy może oglądać, podziwiać, bić brawo i cieszyć się wspólnie razem z młodzieżą. Choreografię Poloneza Świdnickiego przygotowali jak co roku Maria i Wojciech Skiślewicz, prowadzący zespół tańca narodowego i estradowego Krąg. Młodzież bez problemu sprostała przygotowanym figurom. Wykwintnie wszystko, idealnie było dopracowane. Dobry pomysł? Bardzo dobry pomysł. Ósmy raz już jest i wszystko idealnie wychodzi. Uważam, że to bardzo fajna zabawa, bo wcześniej tańczyłam tylko w gronie mojej klasy i w końcu wiem, jak to jest, kiedy są jacyś obcy ludzie. Było całkiem dobrze, gdyby nie element, gdzie trzeba było nadrabiać i biec za resztą grupy. Poza tym było dobrze zorganizowane. Uważam, że to świetna w ogóle zabawa. Można też poznać nowych znajomych z innych szkół. Uważam, że to jest dobry pomysł. To podoba mi się. Z roku na rok coraz więcej maturzystów bierze udział w Polonezie. W tym roku na świdnickim rynku odtańczyło go ponad 1000 osób. Praktycznie wszystkie szkoły powiatu świdnickiego co roku biorą udział w Polonezie. Jeśli chodzi o liczbę, różnie, ale w granicach 850-1000 był rok, gdzie było 1200 osób, nawet podczas Poloneza. Dzisiaj było zgłoszonych 900 osób, ale z tego co widzę, było znacznie więcej i po rozmowie z dyrektorami wiem, że znacznie więcej młodzieży przyszło. Chętnie przychodzą, chętnie, bo chcą razem wspólnie się tutaj bawić. To jest też forma integracji, prawda? Mogą się tutaj wspólnie spotkać i razem zatańczyć. Przed maturzystami teraz nieco ponad 100 dni do matury. Najważniejszego chyba egzaminu w życiu. Jak się przed nim czują? Myślę, że jeżeli jeszcze trochę się nauczę, to będzie was dobrze. Jest lekki stres, no ale myślę, że jakoś damy radę. No myślę, że damy radę. Myślę, że dobrze. Wierzę, że dam radę. Nastroje są więc dobre. Pozostaje im tylko życzyć, by się sprawdziły. I swojej młodzieży i całej młodzieży powiatu świdnickiego życzę połamania piór na egzaminie maturalnym. Myślę, że tak jak wyszedł polonez, tak jak pięknie go tutaj zatańczyli, tak pięknie ten egzamin zdadzą. I ósemka podchodzi teraz jak najszerzej. Prosimy o prawo, czwórka w lewo zakręca. Czwórka w prawo, czwórka w lewo.